Z odmową spotkał się mail z żądaniem wydania danych osobowych suwalskich wyborców, który nadszedł do suwalskiego ratusza w nocy ze środy na czwartek. Po drugiej w nocy otrzymaliśmy tutaj taki mail, z którego wynika, że Poczta Polska żąda przedstawienia w zasadzie spisu wyborców z danymi osobowymi i to bardzo szczegółowymi, imię, nazwisko, adres zamieszkania, no wszystko co jest tam dotyczy nas jako mieszkańców i tutaj tego pisma, tego maila przesłanego późno nocą nikt nie podpisał, w podpisie jest Poczta Polska. Tak na dobrą sprawę. Jest tam powołanie się na tą ustawę covidowską, jak my to nazywamy, ale również na jakąś decyzję premiera. I tej decyzji premiera my nie znamy, nie widzieliśmy. Mail nie był podpisany z imienia i nazwiska, nie zawierał podpisu kwalifikowanego i nie miał też podpisu profilem zaufanym. Tak naprawdę nie wiadomo, kto go przysłał. Jeżeli ktoś żąda, żebym przedstawił dane personalne, dane osobowe, wydał dla spółki pocztowej w liczbie tam chyba 56 tysięcy, osób, bo tylu mamy uprawnionych do głosowania w wyborach na prezydenta RP i pisma nawet nikt nie podpisuje, bo co to za podpis? Poczta Polska. Powinien być podpis złożony zgodnie, nawet jak w formie elektronicznej jak była pisma, no to zgodnie z przepisami czy w systemie ePUAP czy innym, powinien być podpis złożony przez uprawnioną osobę reprezentującą Pocztę Polską. Tego nie ma. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to zakres żądania wykracza nawet poza typowe spisy wyborców, które miasto przygotowuje. Trzecia kwestia to jest kwestia natury prawnej. Poczta Polska żąda przedstawienia tych danych, przekazania tych danych do zorganizowania wyborów w trybie tym korespondencyjnym. No i wszyscy wiemy, że w tym kraju jeszcze takie prawo nie obowiązuje. Takie prawo jest tam na jakiejś drodze legislacyjnej. Nie została ta ustawa przyjęta, nie została ta ustawa o głosowaniu korespondencyjnym opublikowana, czyli w państwie prawa nie można powoływać się na jakieś rozwiązanie, które może zafunkcjonuje, a może nie zafunkcjonuje. Mamy taką sytuację, by jako odpowiedzialni za ochronę tych danych, niezbyt ciekawo, kiedy władza publiczna każe nam przekazywać te dane, a nie widzimy podstaw prawnych, z jednej strony, z drugiej strony napływają do suwalskiego ratusza listy od mieszkańców mówiące, żebym chronił ich dane osobowe, nie wydawał dla operatora pocztowego tych danych, bo jeżeli wydam, to będę też oskarżony o bezprawne działanie. Prezydent ocenia sytuację jako wyjątkową i niecodzienną i w zasadzie patową. Oceniając samą treść maila, trudno nawet stwierdzić, czy nadawcą korespondencji jest Poczta Polska. Jest już w moim posiadaniu dzisiaj z rana potwierdzenie, że to wyszło z serwera Poczty Polskiej. Natomiast no, pisma tego nikt nie podpisał. Ten, kto podpisuje i żąda takich danych, no, działa bezprawnie, no i może ponosić również odpowiedzialność. Panie prezydencie, a proszę powiedzieć, czy na podstawie tego maila wydał pan jakiekolwiek dane osobowe mieszkańców miasta? Nie wydałem dotychczas. Nie wiem, co zrobię. Oczywiście kancelaria prawna, która obsługuje miasto, analizuje ten problem, bo z jednej strony ktoś te dane, czyli Poczta Polska chce pozyskać, a mieszkańcy mówią, proszę chronić, proszę nie wydawać, bo inaczej to pan złamie prawo. No, jestem między młotem a kowadłem, tak mogę to powiedzieć dzisiaj.